Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie Garenem na topie i to jest taki filmik, akurat się zaczął sezon 7, placementy w ogóle, także wspomogę ludzi, którzy boją się grać placementy, wspomogę którego czempiona wybrać, żeby placementy oczywiście wygrać, jak najwięcej tych placementów. Także przypominam oczywiście na początku zostawieniu suba, zostawieniu oceny pod filmem i od razu wam mówię, jeżeli nie wiecie za bardzo jakim czempionem grać w placementach. Poczekajcie, zaraz go zabiję. Jeżeli nie wiecie za bardzo jakim czempionem grać w placementach, polecam oczywiście Garena. No właśnie, jeden chyba z najsilniejszych czempionów na placementy, tak mi się wydaje. Znaczy akurat Nasus się trafił, to wiecie. Ale akurat Nasus się trafił, ale Garen oczywiście to jest na jakiś tam brąz. To jest akurat silver Antakonto z tamtego sezonu. Ale jakiś brąz, silver. Oczywiście raczej inne dywizje nie oglądają takich filmików. Także no, na brąz, silver. Najlepsza postać na placementy. Pyk, Garenik. Strasznie mocny według mnie na Lowello. Nagrałem o nim filmik na presezonie. No i tutaj według mnie ta sama zasada, co na precyzjonie, po prostu trzeba wziąć Garena. Może to kogoś przerazić to, że no, że gracie jednak te 10 gier tym samym czempionem, ale dużo ludzi ma nastawienie takie, że wiecie, ta jedna gra dla nich duże, znaczy te 10 gier dla nich tak duże znaczą, także no właśnie, to jest właśnie dla takich ludzi, którzy chcą sobie tam coś tam jak najwyżej wyjść w tych placementach. Różnie tam myślą ludzie, także no, polecam Garena. I co, no tu mogę poradzić. Gramy bardzo agresywnie tym Garenem, dlatego gramy Ignite'a. Mamy Ghosta, żeby doganiać. No, idealnie się trafił Nasus, który jest bardzo słaby na Garena, także jeszcze lepiej. Jakąś Riven zaoracie Garenem, który ją niszczy, bo daje Silence'a i przez całą i ją napieprza całe swoje E. Także no właśnie, polecam. Zobaczcie, co ja temu typowi zrobiłem. No i tak to działa, tak to powinno działać. On ma 4 potki, gościu. Dosyć dużo sobie ich kupił. Czekajcie, jest 4 minuta. Prawdopodobnie już zrobił to blue, ale to jest... Nie, czekajcie, może nie zrobił, ma fraga. Też go tu nie ma, nie? Szkoda. Myślałem, że tu będzie ten typek. Szkoda, że go nie ma. No ale trudno. Czy ja bym go zabił? Bez ulta prawdopodobnie jeszcze nie. No. Gramy sobie agresywnie, gościu akurat wie, że jak agresywnie gram, dlatego trochę się boi typeczek. No ale spokojnie. Jakiegoś Black Cleavera wydaje mi się na pierwszy item będzie bardzo dobrze pasowało. Widzicie, odganiam go od staków. To jest akurat Nasus pod staki, tak też się nam dobrze trafiło. Na tamtego Nasusa wydaje mi się, żeby to trochę gorzej działało. Nie źle, ale trochę gorzej. Pyk za 120 w plecy dostał. No i widzicie, można by bardziej puszować tą minię na jego turret. No ale tak i tak jest dobrze, głównie na last hity oczywiście. No bardziej spuszujmy, na Nasusa powinno się teoretycznie grać tak, że go puszujecie jednak pod tego tureta. Ja go jednak aż tak nie puszuję, bo chcę na siłę go pozabijać. Ale ja teraz go spuszuję, może niech traci na tym turecie farmę. Zobaczcie, na system farma pod turetem właśnie tak wygląda. No i pięknie. Nic nie bierze praktycznie. Tara. No i dostał pysk. A kurde. Także polecam to oczywiście tego Garena, no, na niższe dywizje, jeżeli się pytacie, czy on was tam macie. Znaczy, jeżeli chcecie jak najwięcej tych gierek wygrać, no to oczywiście Garen. Chyba najsilniejszy champion według mnie, już ciągle to powtarzam. No ale ten filmik się mało różni od tego, co nagrałem w precyzjonie. No bo co tu się ma różnić, powiedzcie mi. No chyba 6 nie. A nie, on 6 bije po tych mowach. Tak. No. Na 6 jest, kurde, będzie mi go ciężko zabić z tego ulta. Może sobie włączyć to swoje ulti. Już trochę tam niby daje radę, tak? Dobra. Nie wiem, czemu mu nie idzie.
Tak myślę, co zrobić, ale możliwe, że Amumu tu idzie. Czekajcie. Stawię sobie War Jinxa. Ja tu się ładnie leczę tym też Garenem. O, widzieliście. Nasus jednak ma chwilę kastowania tego swojego ulti, także elo. No i teraz puszczyłem wszystko na turret. On chyba tepa nie ma, tak mi się wydaje. Ale nie jestem tego pewny. Tak, za wcześnie użyłem E. A, dobra, i tak ładnie. Najpięknie. I mam 50 farmy, on ma 35. Mamy 2-0. Przed 10 minutą to jest nawet niezły wynik. Chociaż to jest, wiecie, low elo straszne. Nie wiem za bardzo, jak to dobiera. To jest pierwszy placement na koncie tutaj kolegi, którego poznałem serdecznie oczywiście. Tak myślę, czy ten Sunfire, ale nie, no może Black Cleavera na pierwszy item polećmy. Chociaż, czekajcie, może co polecę to? I to? Ja oczywiście tutaj nie lecę aż tak bardzo pod obrażenia tym Garenem, tylko raczej takie taki off tank, nie? Obrażenia i trochę tanka. To jest według mnie najlepsze połączenie. No i tak radzę grać, bo możliwe, że się staje tak, że zaoracie topa i potem zejdziecie, no i będziecie mało robić jednak, bo ten Garen w teamfightach taki... Znaczy w early mid game jest ok, później jest takim zwykłym tankiem, więc to wtedy go nie polecam, ale jak najlepiej, no jak najszybciej trzeba grę wygrać, wtedy jest najlepiej. Tak, chyba umarłem. O, złapał. No ulti? Nie wiem. Chłopy! Musiałem użyć Ghosta, ale to po coś go mam przecież. Pięknie. No i za chwilę ten Nasus umiera. O fuck, źle to użyłem. On nie ma szóstego, także powinienem ich zabić niby. Fuck! Użył flesza. Kurde. Nie multi! Ale ze mnie debil. Nie spojrzałem za multi. Kurde, mogłem to ograć. Chodź na jego blue. On raczej go tam nie ma. Tutaj, tutaj. Czekajcie, mamy tego Sunfire'a, to może spostujmy sobie coś takiego, poróbmy właśnie. Można by pograć niby prox. A, nie ma go. Nie ma blue. Nie spodziewałem się. Myślałem, że już blue będzie. Trochę chamsko. Chamsko.pl. Chyba na Reda poszedł, tym mi się wydaje. No nie widać go tutaj. Kurde, myślałem, że on tu przyjdzie. Dobra, ale nieważne, mamy 64 farmy. Nas ma 46,03, okej. Okay. Nas jest to, wiecie, tak late game'owa postać. Ma 90 staków, więc nawet sobie nieźle radzi chłopak. Nawet se chłopaczyna nieźle radzi. Tak myślę, co tu mogę... Dobra, muszę go obijać na całym wyjście. Leci armor gościu, okej. Okay. Ciekawe, co będzie leciał. Dobra. Mam HP regena niby, więc może on mi coś da. Czekajcie, silence, e, ignite, ulti. Działa! Wszystko mu się zatrzyma na turecie, więc cofamy. Tak? Na co zatrzymał mu się na turecie? Czekajcie, już to spuszuję. Jak mam dobrego pusza tym Garenem, no bo to jest jednak Garen. No i cofamy sobie, kupimy sobie kawałek chyba od Black Cleavera. Ten. Dla cooldownów będziemy mieli trochę lepiej go lać. No. 3-0, także ładnie. Czekajcie, już spuszuję to w linię. Niech mu się zatrzymuje to na turecie, wiadomo, mam już 80 farmy. No, ładnie, zobaczcie, jak to się mu ładnie pcha. No już wrócił akurat, no dobra, nic nie szkodzi. Cofnijmy sobie, nie, szkoda, że nie kupię całego tego. No dobra.
Polećmy sobie to i tak myślę, który item. To na pewno chyba też będę leciał później, więc może zróbmy tak. Właśnie widzicie? Moje chyba te przegrywają, co? Ona powinna paść. Dobrze, ładnie. 1-2 ten gościu. Nie, Botlin wygrywa. Niby. Ma 2-1 takie, tylko 0-0-2 ma Vayne, ale okej, okay, spoko, spoko. Dobra, co do tego Garena, tak jak mówię, gramy agresywnie. Nieważne raczej na kogo gramy, bo na topa chyba nie ma takich pików, na które no, Garen nie byłby w miarę silny. Także, znaczy nie wiem, może są jakieś tam. Zobaczcie to. Jedno QE. Jedno QE. Powiedzcie mi teraz, że ta postać nie jest zasranym brokenem na tych dywizjach. I turret nasz. Tak się puszuje Garenem. Właśnie, mamy Sofarmen. Nasus. Akurat mam tak idealnie do odcinka, że wiecie, trafił mi się Nasus. Co jest chyba jedną z najsłabszych postaci na Garena, poza chyba Riven. To mi się wydaje, że możliwe, że Riven będzie słabsza od Garena. I od Nasusa. Ja to robię. On jak będzie się chciał ze mną bić, tego zapieprzę. Ja użyję sobie W może. Niech trochę mniej obrazi wejdzie w pysk. Nice. A nie zdążył tego zabrać, na szczęście. Jest debilem. Nie wiem czemu on aż tak długo czekał. To było strasznie dziwne. No dobra, lecimy po farmę. Mamy blue, więc spoko. No nice, cała farma w rynku. Dać HP szmatą od Sunfire'a. Nie wiadomo za bardzo co on leci. Tak leci ogólnie. Żeby jakoś przetrwać tę minię. Chyba wezmę tego tureta na pałę. On się już odsunął nawet. Dobra i spuszczujemy oczywiście, żeby na turet wszystko szło. Dla Nasusa to jest największe. Największy jego wróg, turet, jego własny, który mu zabiera staki. Dlatego ja Nasusa, który akurat wiecie. Trać więcej HP, no trać to. Ja bym go teraz nie zabił z Ghostem? Tak się właśnie gra Garenem w brązie, silverze i innych tych low division. Czekajcie, nie wiem czy ten typek nie będzie. A nie, dobra, on tu jest. Dobra, to spuszczuję tą linię jeszcze. Spuszczuję tą linię, żeby Asusowi oczywiście farma leciała na turret. Pięknie. Nice, nice, dobra gierka akurat do filmiku. Najlepsza postać na placementy, także? Spoko. Spoko, że się akurat tak trafiło. Polećmy ten armor już tam. I tą łapę raczej będę leciał, więc dajcie może HP. Tak, zobaczcie, mam 2200 HP, a Nasusa zabijam na QER, jeżeli wejdzie dobre combo. W sensie, jeżeli nie ucieknie mi z tego wszystkiego. No to leci gościu na mordę. Dlatego tak, polecam grać Ghosta, no bo Ghost jest według mnie lepszy niż Flash na Garena. I Ignite'a niż Teleport, bo na placementach ogólnie. Na brązie, silverze, nawet chyba na goldzie się nie opłaca grać teleportu za bardzo, bo lepiej wygrać linię i z tego są większe korzyści według mnie niż z teleportu na bota i pomagania i pomaganiu naszemu teamowi. Podejdź tu gościu. On chyba wydaje mi się, że będzie mi puszczał wunary. Ale typeczku, ja się bronię tutaj. Pamiętajcie, nie wiem czy każdy Garen o tym wie, znaczy nie znam żadnego gracza Garena, ale pamiętajcie, że wasze Q wyłącza z slowy, także to jest bardzo przydatne. Dlatego też, nie dość, że on go silencuje, to jeszcze kontruje jego slowa, także no dlatego on jest bardzo silny na Nasusa. Bo Nasus ten slow to jest no jego
jego główna broń tak naprawdę, żeby podejść do przeciwnika. Albo uciec. No, Garenowi ani się nie da podejść do niego, ani nie da się od niego uciec. Także. No. Kuf chodzi oczywiście na turety, jakby ktoś tym nie wiedział. No fuck, przecież mnie ten turet zabijał. Pamiętajcie też, żeby sobie W używać. Tu widziałem dużo komentarzy, że mnie tyraliście, że W nie używam. No ja ciągle zapowiadał go za bardzo używać, bo według mnie ono takie jest takie. No ale lepiej używać niż nie używać swojego skilla. Mamy w dżungli oczywiście nie przerywają waszej pasywki, także pamiętajcie też o tym. Nie jestem pewny, czy one nie przerywają dopiero od 11 poziomu. A, tak, widzicie? Od 11. Za 9. Za chwilę się w niego wbijam. Dobra, lecę. No i o to chodzi. Właśnie to jest gra Garen. To jest tak noobski champion. No zobaczcie, ja naprawdę nic nie robię. Ja po prostu klikam Q, i gościu umiera, no ludzie. Nie, nic nie ma, po prostu klikam dwa przyciski. Tak jak na myszce. Ha! Na myszce wystarczy jeden niby. Przecież do klikania skilli niby. Zobaczcie, jedno E i cała fala mobów moja. Powiedzcie mi, co mam myśleć o tym czempionie? O, Vayne, ona jest trochę finnięta. Nie, nie jest aż tak jak ja. Ten pat, mam 150 farm w 18 minucie, więc to jest nawet dobry wynik. Mamy dwa Drake'i? Jednego! A nie, dobra, oni nie mają żadnego. Okay. Sunfire'a polecimy, według mnie dobry item. I to polecimy. No, znaczy Sunfire jest dobry na Garena, bo łączy się fajnie z jego E. Dlatego jest dobry i można robić proxy Garena, czyli między turetami farmić. No i gościowi cały czas idzie na turet farma, no bo przecież nie będzie przyjmował wszystkiego na klatę w early game'ie. Dlatego nice. 0,7 Nasus. Odbił. Hehe. Wejdźmy sobie może na mida. Poleciał mu budka trójkę prawdopodobnie. Będę leciał. Jakby się zeskinował. Jak ją zestunujesz, to nawet. A, nie masz jak, dobra. No to lecę topa. To dalej robimy Garen top lane. Pentakilli te sprawy. Chyba on tu podejdzie, tak mi się wydaje. Podejdzie tu jak. Nie, nie podszedł. Jest debilem. Nie wiem, czy będzie teleport próbował zrobić. Nawet ulti nie próbuję używać do ucieczki. Trochę to jest dziwne. Znaczy nie, to nie jest aż tak dziwne, bo to jest jednak straszne low elo. Więc wiecie. Dobra, puszujemy tą linię oczywiście. Welcome, my friend. Nice. QA, ona by umarła, wyobraźcie sobie. Jaki to jest broken champion? Trudny bardzo do ogrania. No elo, elo, nie umiem. To jest najważniejsza zasada na placementach, jeżeli macie brąz czy silver. Bierzcie championa, na którego ludzie nie potrafią grać, bo jest tak mało grany. Najlepsza zasada według mnie. Elo, Vayne. Coś miła i w ogóle, ale no nie chcę się jeszcze lać, nie mam ulti. No boże, co jest? Gdzie on? A, flashnął, dobra. A nie, flash to pieprzą. Jezus Maria. Zabijesz go? Użyjemy Ignite'a. Dobrze. Sobie użyjemy, latek wiecie. Może spuszujmy coś, może tego botlane'a. Mamy strasznie dobry HP regen, także nie boimy się za bardzo. A, red stoi, boże, nie zobaczyłem go, nie wiem czego.
Jezus, jaki ten nasus jest słaby. Mamy jeszcze na szczęście flesza, także, znaczy ghosta, także możemy uciec. Uciekamy z ghostem, nie ma co się wpieprzeć za bardzo. W sensie nie ma co oddawać dużo hajsu Vayne. Dobra, cofnę. No właśnie, teraz sobie kupię łapkę i tak myślę nad itemem jakimś. Czekajcie, budka trójkę na pewno. Tak myślę nad jakimś itemem, może to? To chyba jest nawet niezłe na Garena. To i potem tytaniczną hydrę? Zero MRS-a trochę build. Ale, o co komu MRS? Jak się gra takim Garenem? 407 movementa, nice. Tylko przydałby się push na midzie, bo na bocie już jest spuszowanie wszystko, także spoko. Farma ładna, Caitlyn też ładnie farmi. Ona też, także no właśnie. Patrzcie, to jest... Tak się farmi Garenem. Jeżeli nie umiecie farmić, nie przejmujcie się. Piknijcie Garena. Nie trzeba umieć. O Boże. Garen naprawdę. No, strasznie silny champion. I najważniejszy powód, ludzie nie potrafią na to grać. Po prostu. Nie potrafią grać, dlatego wy wygrywacie. Oni przegrywają. Ta Vayne, ciekawe wie, czy ona puszuje. No, te wszystkie ludy do mnie poszły chyba. Ucieknę lepiej, nie ma co cofać w tych krzakach. Możliwe, że oni tu będą szli. Nie, oni tu nie szli nawet za bardzo. Na midzie są nadal, Boże. Żabkę sobie weźmiemy oczywiście. To mi trochę AD daje zawsze. Jestem bardziej trochę tankiem niż mówiłem, że będę. Ale... O fuck, idę chyba na blue. Tak, idę na to blue. Ops, 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 ops. Nie chcę się wypieprzyć na rejs, tak powiem. Myślałem, że kliknie R. Ona Jezu, myślałem, że ona po prostu kliknie. Tak, ja wiem, nawet ładnie gra, że tak powiem. No, nice, nice. Spuszujmy. Garenem trzeba puszować. W teamfightach jest o tyle silny, że to jest po prostu tank. A na linii jest silny, no bo to Garen. Także postać uniwersalna. Są postacie, które są silne na linii, a potem są gówniane. Garen akurat jest dobry poza linią, jeżeli pójdziecie pod tanka właśnie. No bo to tak jest tak. Mam trochę katra, mam nadzieję, że tego nie słychać. Także widzicie, turecik. Możliwe, że nasz. Chyba go spuszuje na pałę. No, czyli wygraliśmy. Czyli wygraliśmy z teamfighta wziąłem co chciałem. Mam ghosta jakby co do ucieczki. Nie wiem, czy mi ich nie zabił. Ale dobra, no nie wpieprzajmy się za bardzo. Ten ammo mu jest pod AP jednak, więc sporo by mi zadawał. A Vayne, no to jest Vayne jednak, na postrach tanków tak zwany. No, nice. Tytaniczną hydrę? Myślę, że polecę. W ogóle ostatnio streamowałem, znaczy nie ja tak osobiście, ale streamowałem z chłopakami z kanału Klinika. Także kto chce, wbijajcie. Zostawcie tam followa, zostawcie suba na Klinice też, oczywiście. No. Thank you very much. A, tu jest już, okej. Okay. On 200 farmy, no. Tu się strasznie łatwo farmi, także nie ma się bardzo podniecać. Ale i tak, nawet ładna farma. Zróbmy sobie tego Deadman Plate'a, to jest Dead. Więc nie można tego czytać def, ja to czytam def. Ale to nie jest jednak, to nie jest D-E-A-T-H-Y. Tylko D-E-A-D. No dobra, Dudley, hehe.
W ogóle nie mówiłem, ale widać chyba po mojej ryju, że się w końcu trzeba obciąć raz na roku. Nie mówiłem wam, bo zapomniałem, bo to jest chyba oczywiste, jak się na to patrzy na moją mordę, ale... Nie, we dwójkę to idą. Zobaczcie te obrażenia, no. Ładnie bardzo. Idę po ten inhibitor raczej. Elo? 11-0. Idę po Reda. Czy ona idzie? Nie, ja sobie pójdę po tego Reda, zaraz. Zobaczcie, push Garenem. Jakbym poszedł trochę więcej AD, byłoby jeszcze lepiej. No ale uznałem, że pójdę bardziej pod takiego tanka już na tym filmiku. Jak chcecie zobaczyć, chyba bardziej pod AD poszedłem w tamtym filmie. Czym wyjść z brązu w presezonie, coś takiego. Także no. Też sobie zobaczcie. Ona chyba pójdzie po tego Reda. Bardzo ładna farma. Kurde, no strasznie łatwy champion, także no nie ma za bardzo co mówić. 17 level mam, podczas gdy u nich są... Podczas gdy u nich... Jezus ma... 11. O Boże święty, no nie... Gościu. Już naprawdę, to jest trochę przesada, no przesadziłeś, typeczku. Z tym 11 levelem. Ops. On ma większą ubętę ode mnie? Nie, możliwe. 355? A, no ta. Bo bez tych mobilitki się wyłączyły. Śmieszne to. Nie jestem pewien, jak to działa. Czy to jest to spalanie jego? Czy podpalenie? Dajcie to. Może tą tytaniczną hydrę polecę? Tak myślę, że nawet byłoby fajnie. Ona daje 35 energii. To, wow, to mało. No ale. Tak mus to mus tak zwany. To sobie najpierw polecę. Nie, czekajcie, to daje 15 i 150 HP. To sobie to polecę. Tak mam dosyć dużo AD. Czekajcie, może jest jakiś item. Albo nie, dobra, Titanic Hydra. Dobry item. Ta Garena nawet ładnie działa. Ładny atak speedman. Jak na tego, jak na Garena. Dobra, ta się musi skupić na obronie bota. To ja sobie może midem pójdę? Czy Barona? Myślę, gdzie pójść, na mida czy na Barona? No nie, bez tej Vayne to nie mają szans w teamfajcie, a ta Vayne jest odcięta bardzo, więc... Ładny hit wszedł, jeden chociaż. Jeden lepszy niż zero, tak. Ona będzie szła albo na tego bota, albo... Co tu zrobisz? Nie wiem, czy mój team nie przegrał team fightu, ale jeżeli ja wezmę tureta na midzie, to i tak wyjdzie to na plus. A, dobra, skończ gry. A, no, bo to jeszcze nas jest podstawka, oczywiście. No, ale widzicie, no 11-0. Ciężko, bardzo ciężko przegrać Garenem, według mnie. Przynajmniej w niskich dywizjach. Ja nim grałem nawet 6 razy infi, tylko nie jestem pewien, czy wtedy wygrałem. Chyba nie. Więc. Tak można przegrać Garenem. 6 razy Infi Garen przegrywa gry. Nie grajcie 6 razy Infi. Dajcie hajs! A, nie wziąłem tego. Dobra, tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba. Wyślijcie znajomym, którzy myślą, czym tutaj zrobić my 10-0 w placementach. Może nie będziecie mieli 10-0, ale wasze szanse na wygraną się zwiększą. 10 gier pod rząd jedną postacią, a później grajcie już czym chcecie, bo i tak was wali do brązu. Na razie.